Przed nami niedziela ze zmienną pogodą. Agata Sfornowska, witam serdecznie. Rano na wschód od linii Wisły można spodziewać się lokalnie gwałtownych burz oraz opadów deszczu. Pod wieczór niebo we wschodniej połowie kraju wypogodzi się, ale za to nad Pomorze zacznie nadciągać chłodny front atmosferyczny, jednak w niedzielę w tej części kraju padać nie powinno. Początkowo wzdłuż naszej wschodniej granicy będzie zalegała gorąca masa powietrza, w związku z tym tam prawdziwy upał, nawet 30 stopni w Rzeszowie. Poza tym będziemy oddychali nieco chłodniejszym powietrzem pochodzenia polarnego. W centrum około 27 stopni, a najchłodniej na zachodzie będzie w Szczecinie, tam 21 stopni na termometrach. Ciśnienie wyniesie 995 hektopaskali, wiatr będzie słaby i umiarkowany, a na Pomorzu, Kujawach podczas burz dość silny. Od poniedziałku upału obawiać się nie musimy, nasze termometry będą wskazywać około 20 stopni. Szczegóły w portalu Onet.